Sądecki Parkiet Etnograficzny jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i prezentuje dawną wieś sądecką z przełomu XIX i XX wieku. Na obszar skansenu zostały przeniesione budynki mieszkalne, zagrody, obiekty szczególne takie jak świątynie czy dwór szlachecki. I łącznie z otaczającą je zielenią, małą architekturą tworzą muzeum typu wieś. Oprócz prezentowania naszej stałej ekspozycji prowadzimy szereg działań edukacyjnych, które są adresowane do różnych grup odbiorców, w tym też do osób o szczególnych potrzebach, do osób z niepełnosprawnościami. I w ramach naszej działalności edukacyjnej naszymi najnowszymi działaniami jest nowa trasa zjedzenia, która została zrealizowana w ramach projektu Rzecz z drugiej strony. Nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym. W ramach tego zadania została zrobiona makieta dotykowa skansenu, która przeznaczona jest jako pomoc dla osób niewidzących i słabowidzących, gdzie zaznaczone jest ukształtowanie terenu, układ zagród, gdzie ważniejsze obiekty zostały zaznaczone i opisane w alfabecie Braille'a. Oprócz tego na terenie ekspozycji, z terenu ekspozycji zostało wybranych 120 eksponatów, które opowiadają o tej dawnej rzeczywistości kulturowej, do których zrobiona jest dokumentacja zdjęciowa i filmowa. Z których rzeczy można korzystać na stronie internetowej muzeum. Także jest to świetne uzupełnienie naszych zajęć, naszych działań. Z tego korzystać mogą zarówno indywidualne osoby, jak i też zorganizowane grupy, szkoły, przedszkola. Także w taki sposób, można powiedzieć, wirtualny wychodzimy też naprzeciw potrzebom naszych turystów, naszych odbiorców. W ramach tego projektu również na terenie skansenu zostały umieszczone pomoce naukowe, pomoce dotykowe w postaci kopii eksponatów, z których korzystamy prowadząc nasze lekcje i warsztaty muzealne. Sądecki Park Etnograficzny realizuje cykl warsztatów rękodzielniczych, które ogólnie możemy nazwać hasłem kolorowo, bo ludowo. I uczestnicy tych warsztatów, dzieci, młodzież, dowiadują się informacji na temat rękodzieła i próbują też w nim swoich sił. I tak na przykład odwiedzają chałupę z kamienicy, gdzie mamy warsztat tkacki. Dowiadują się różnych informacji związanych z tkactwem, z tym jak pozyskiwało się, jakie prace trzeba było wykonać, żeby po prostu można było się później ubrać. A następnie próbują swoich sił, tkając na małych krosieńkach tkackich. Jednakże najbardziej cieszą się zainteresowaniem warsztaty bibułkarskie związane z plastyką obrzędową. I inspiracją właśnie do tych zajęć jest chałupa z Gostwicy, w której się znajdujemy. Jest to jedna z najzdobniejszych chałup na terenie naszego skansenu, należąca niegdyś do bogatych gospodarzy. I zajęcia bibułkarskie dostosowane są do okresu w ciągu roku, do czasu kalendarzowego, ponieważ kiedy mamy okres Wielkiego Postu, wówczas dzieci robią swoje palmy wielkanocne, które następnie zabierają ze sobą i mogą poświęcić w kościele podczas niedzieli palmowej. Stąd też tutaj mogą zobaczyć sobie różne nieduże palenki, które zatknięte są za obrazy. Dowiadują się też, jakie funkcje miała palma wielkanocna niegdyś. Natomiast w okresie świąt Bożego Narodzenia
Izba, w której się znajdujemy, zaaranżowana jest na moment wieczerzy wigilijnej. Wówczas stół jest odpowiednio przygotowany. W rogu izby jest umiejscowiony snopek zboża. Natomiast pod powałą wisi podłaźniczka zrobiona z tradycyjnych materiałów. Po zasięgnięciu inspiracji, po zasięgnięciu też wiedzy na temat tego, jak kiedyś święta wyglądały, jak się do nich trzeba było przygotowywać, dzieci tworzą swoje tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe, wycinają z opłatków tak zwane światy, czyli ozdoby, które były zawieszone na tej podłaźniczce. Natomiast w pozostałe części roku inspiracją do bibułkarstwa są te piękne girlandy zrobione z kwiatów z bibuły, które zawieszone są pod świętymi obrazami. Dzieci wyplatają właśnie takie girlandy z kwiatów bibułkowych, które oczywiście również sami sobie tworzą i w ten sposób mogą puścić wodze fantazji, ponieważ te kwiaty ludowe nie mają na celu być jeden do jeden, że tak powiem, naśladować te kwiaty znane z ogródków. Jeśli chodzi o zagadnienia architektoniczne, dzieci, młodzież mogą zapoznać się z konstrukcją zrębową właśnie poprzez układanie klocków, które są zaprojektowane w charakterystyczny sposób jako takie klocki drewna, które trzeba ułożyć niczym ten konstruktor dawnej drewnianej chałupy. I poprzez zabawę często właśnie też zawiązujemy oczy dzieciom podczas tego zadania. Poprzez właśnie taką zabawę można się dowiedzieć, na czym ta konstrukcja zrębowa kiedyś polegała. Te zabawki opierają się w dużej mierze na wielu zmysłach, na słuchu, na dotyku. Stąd też w tej zabawie mogą wziąć udział dosłownie wszystkie dzieci, w tym też dzieci z niepełnosprawnościami. Taką bardzo fajną zabawą, zadaniem, które jest realizowane podczas tej gry, jest rozpoznanie poszczególnych dawnych wiejskich zawodów. I tutaj w poszczególnych domkach mamy umieszczone atrybuty związane z dawnym rzemieślnikiem, a więc mamy drewniane koła, które symbolizują nam kołodzieja. Mamy różne metalowe sprzęty, które wskazują nam na wiejskiego kowala, jak na przykład to kowadło czy też podkowa. Mamy również materiałowe elementy, tutaj to wskazuje właśnie na tkacza. One są umiejscowione w tych poszczególnych malutkich domkach i również dziecko po słuchu, po dotyku musi rozpoznać, co to za atrybut i na jakie rzemiosło wskazuje. Oczywiście my później też tłumaczymy, jaka była rola poszczególnego rzemieślnika w tej dawnej przestrzeni kulturowej, w dawnej rzeczywistości kulturowej. I właśnie poprzez taką zabawę dzieci mają szansę dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego dawnego życia. Kolejną taką zabawką, która została z kolei zaprojektowana na podstawie tematyki związanej z pasterstwem, z tradycjami pasterskimi, to są takie klocki, które prezentują wzór z foremek na ser. Te foremki miały właśnie najczęściej wzór ptaszka. One są na ekspozycji chałupy z Owidzy i również dzieci układają sobie te wzory na takiej deseczce z poszczególnych kolorowych, kontrastowych, drewnianych elementów. Bardzo ciekawą chałupą
która wzbudza zainteresowanie wielu turystów, jest chałupa z Lipnicy, która zaaranżowana jest jako dom wiejskiej zielarki. Także tutaj mamy tak schematycznie przedstawioną chałupę z Lipnicy, która jest zaaranżowana w naszym skansenie na chałupę zielarki. I po wizycie w tej chacie dzieci dowiadują się o dawnych sposobach leczenia, o tym, jak radzono sobie w tych sytuacjach, kiedy ktoś niestety zachorował. I właśnie w tej naszej drewnianej chatce pod powałą, zgodnie z tym, jak na ekspozycji to zostało przedstawione, zawieszone są liście poszczególnych roślin, które kiedyś były wykorzystywane właśnie w tej dawnej wiejskiej medycynie. I dzieci na podstawie tych informacji, które otrzymują podczas wizyty w tej chacie, mają za zadanie rozpoznać, co to za liść, z jakiej rośliny pochodzi i też jakie było zastosowanie tej rośliny w dawnej wiejskiej medycynie. Czasem, zwłaszcza jak jest to grupa troszkę starsza, żeby utrudnić to zadanie, zawiązujemy oczy uczestnikowi i na podstawie samego dotyku, krawędzi liścia, no to ten uczestnik musi powiedzieć właśnie, rozpoznać, co to za liść i jakie było jego zastosowanie. Kolejna zabawka, drewniana zabawka. To nic innego jak po prostu układanie klocków, ale klocków nie byle jakich, bo klocków, które nawiązują do naszej ekspozycji. I tutaj mamy zaprezentowany wzór. Jest to bryła kościoła świętych Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej, naszej rzymskokatolickiej świątyni, która znajduje się na terenie skansenu. I uczestnik z zawiązanymi oczami, żeby nie było zbyt łatwo, ma za zadanie na podstawie dotyku ułożyć taką samą bryłę. W deseczce wycięte jest właśnie miejsce na ułożenie tego kościoła i po rozpoznaniu poszczególnych części składowych, wieży, dachu, no odbywa się, można powiedzieć, budowanie tego kościoła, a jako podpowiedź, czy dany element jest prawidłowo ustawiony, jako podpowiedź służą nam magnesy, ponieważ kiedy dobrze złoży się ten element, no to ten magnes trzyma, w tym przypadku dachu, trzyma ten dach. Natomiast jeżeli zostało to źle posadowione, wówczas te magnesy, wiadomo, się odpychają. No i jest to podpowiedź, że trzeba albo inaczej to ułożyć, odwrócić, albo po prostu inny element w tym miejscu zastosować. Na podstawie ekspozycji chałupy z Gostwicy zaproponowaliśmy dla grup zajęcia mały projektant mody ludowej. I są one bardzo wdzięczne dla dzieci w różnym wieku, rozwijają zdolności manualne, rozwijają wyobraźnię, kreatywność i również doskonale sprawdzają się, jeśli chodzi o zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Stąd też mamy bardzo duże zainteresowanie właśnie tym tematem. Na czym on polega? Otóż z różnych materiałów, kolorowych bloków, kartek, wycinane są poszczególne elementy strojów. Gorsety, wizytki, z szarych papierów często robione są spódnice, które następnie są ozdabiane. Ozdabiane są te stroje w różny sposób. Co komu w duszy gra, można powiedzieć, to na tych strojach umieszcza. Bo można je i pokolorować, i coś nakleić, i jakąś wstążkę, jakiś cekinek. Możliwości jest bardzo dużo. Następnie strój ten ubierany jest na takim manekinie. To jest manekin zrobiony na podstawie
na podstawie archiwalnych zdjęć Wojciecha Migacza, zdjęć osób właśnie z okolic Podegrodzia, Gostwicy, i po prostu ten manekin zostaje przez grupę ubierany. Jako podpowiedź, inspiracja dla tych różnych działań, dodatkowo udostępniamy wzornik haftów Lachów Sądeckich. Są to wzory, które są zarówno na ekspozycji chałupy z Gostwicy, jak i też pochodzące ze zbiorów z naszych strojów, które są w magazynach. Także można sobie to spokojnie przejrzeć, przyglądnąć się temu, a następnie na podstawie tego stworzyć dany element ubioru. Także tego typu zajęcia są bardzo sympatyczne i my również jako osoby, które je prowadzimy, bardzo je lubimy i naprawdę bardzo dobrze się nam współpracuje z grupą, jeżeli chodzi o ten typ zajęć. Znajdujemy się w chałupie Zobidzy, obiekcie szczególnym, jeżeli chodzi o ekspozycję naszego skansenu, ponieważ w obiekcie tym prezentowane są zagadnienia związane z pasterstwem i na podstawie eksponatów, które się tutaj znajdują, opowiadamy o pasterstwie, o wyrobie serów. I co ciekawe, ta chałupa służy nam również podczas wydarzeń plenerowych, imprez plenerowych. Właśnie tutaj odbywają się pokazy wyrobu takiego tradycyjnych przetworów mlecznych, serów. I w tym obiekcie, jako pomoce naukowe, są wykonane kopie eksponatów. I tak na przykład tutaj mamy foremkę do sera, która wycięta jest w kształcie gołąbka. Mamy tutaj właśnie wzór gołąbka. I żeby zwiedzający, zwłaszcza dzieci, czy też osoby z niepełnosprawnościami wzroku, mogły sobie właśnie dotknąć takiej kopii i zobaczyć, jak to jest zrobione, jaki ma kształt, jaką ma fakturę. Podobnie mamy tutaj zaprezentowaną chociażby stępę, pięknie ozdobioną, stępa, która jest, można powiedzieć, takim codziennym, prozaicznym przedmiotem, ale która ma piękny ornament, i również mamy tutaj dokonaną taką kopię, którą można dotknąć, której można przyjrzeć się z bliska. Kopie eksponatów służą nam właśnie przy opowiadaniu o danym obiekcie, przy prowadzeniu lekcji, zajęć, a zostały zrobione właśnie w ramach naszego projektu Rzecz z drugiej strony, nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym. Tutaj w chałupie z Mszalnicy jest ekspozycja warsztatu stolarskiego. Na tym warsztacie stolarskim w czasie sezonu letniego wykonuję tu różne prace, pokazy dla dzieci. W szczególności pokazuję, jak kiedyś wyglądały robione zabawki z drewna. Z drewna można było zrobić różne zabawki, bardzo takie od najmłodszych, nawet dla niemowlaka, przez starsze dzieci. Jedno z takich pierwszych zabawek dla niemowlaka są takie przechodki, które to można zrobić samemu w domu. Wiadomo, w dawnych czasach nikt nie posiadał plastiku i nie można było tych zabawek. Dlatego robimy drewna. Robimy też takie bardzo popularne ptaszki, które mają taką cechę, że gdy się nimi jeździ, to tak fajnie klapią. Nawet nazywane są klapaczami. Czy nawet takie różne inne podobne, na podobnej zasadzie działające, można te figurki, bo oczywiście można kształtować sobie w różny, własny sposób, gdzie się po prostu w tym momencie ta para tańczy, a mogą być to kurki, ptaszki, czy jakiekolwiek inne przedmioty, wizerunki. Dla starszych chłopców bardzo taką ciekawą rzeczą jest taki bączek zrobiony. To jest bardzo łatwo zrobić. Można wziąć kawałek jakiegoś drewna okrągłego, wiercić dziurkę, wsadzić patyczek i już taki bączek mamy. Taki bączek się cechuje tym, że można go uruchomić tak po prostu z ręki.
prosty sposób, o, ten sztabnik się przekręcił. Mamy tutaj stół warsztatowy, na którym to stolarz wykonywał takie różne przedmioty z całym wyposażeniem tych strugów, potrzebnych narzędzi. Jedną z takich ciekawszych rzeczy jest to karka do drewna, o takiej ciekawej kątowej przekładni z drewna wykonanej, gdzie po prostu dziecko może przyjść, zobaczyć działanie i pokręcić nawet nią. Jest to taka dwukątna rzecz, gdzie tu mamy z jednej strony tak zwany drut, pod którym możemy ostrzyć, a również ten kamień służy jako koło zamachowe do tej tokarki. I możemy też toczyć. Najczęściej toczono na takiej tokarce, bo to jest mała, krótka tokarka, toczono te głowy do kół. Jest tu tutaj też dziad. Ten oto dziad służył do obróbki drewna za pomocą silnika. Znajdował się on w większości gospodarstw. Pod jego tutaj głowę wkładało się obrabiany przedmiot. Dźwignią, naciskało, blokują i za pomocą silnika, takiego noża z dwoma rączkami, można było nakazać różny kształt materiału drewnianego. W tej chwili to jest szprycha do tego koła.